Witajcie moi drodzy, ja jestem Kusok, wy jesteście na kanale My Retro Hobby. Chciałbym przedstawić moją kolekcję konsolek Nintendo Game & Watch oraz jedna podróbka, czyli Ochota marki Elektronika, czyli rosyjska podróbka czy tej samej firmy, która zrobiła tak popularne w Polsce jajeczka, czy tam wilka i zająca, jak znowu tak zwał. Moi drodzy, do tej pory na rynku ostatnią konsolą Game & Watch, jaką wydało Nintendo, było to. To był, moi drodzy, Game & Watch Ball. Ona była wydana bodajże w 2010 roku, jeżeli się nie mylę, tak, w 2010 roku. Tylko i wyłącznie dla klubu Nintendo i została wydana na 30-lecie serii Game & Watch, ponieważ Game & Watch Ball to była w oryginale pierwsza konsola Game & Watch, jaka się pojawiła na rynku. Tu, moi drodzy, mamy bardzo ciekawą historię, oczywiście będzie historyjka, będą morskie opowieści, ale rozpakujmy, bo jestem niezwykle ciekaw. A może wcześniej historia. Historia, moi drodzy, jest taka. Zamówiłem to, co tutaj jest, tą zawartość w sklepie, którego nazwa nazywa się na UL, a kończy się TIMA. Niestety dostałem wiadomość na dzień przed premierą, że dystrybutor obciął im ilości i mają za mało i dla mnie nie starczy. No więc tam w okolicach 256 zł była cena. Wszedłem na Allegro, wyklikałem, moi drodzy, Media Markt Polska 209 czy 219 zł. Jeszcze taniej i na pewno było. I, moi drodzy, przyszło. Zostało wysłane w dzień premiery. Dzisiaj mamy, moi drodzy, sobotę. I mamy. Zobacz, już tam nic nie ma. Moi drodzy, lepsza niż jedna są. Lepiej niż jedna jest zawsze posiadać dwie. W związku z czym, moi drodzy, zakupiłem dwie. A dlaczego dwie? Jak zapewne wiecie, nie jestem handlarzem. Prawdopodobnie coś tam będę ze swojej kolekcji sprzedawał w najbliższym czasie. Ale to jest w przód po prostu na wymianę z kimś. Jedną prawdopodobnie otworzę, drugiej nie będę otwierał. Ale my skupmy się na tym, bo to będzie krótki filmik, nie będę dzisiaj jej otwierał. Jak wygląda pudełeczko? Pudełeczko wygląda ślicznie, moi drodzy. Jak zawsze z każdej strony sobie obejrzymy pudełeczko, żebyście mieli. A tu, żeby zostało dla kolekcjonerów, żeby został ślad. Nie wiem, czy z tej strony już było, czy nie, ale to mi tam nie przeszkadza. Poczekajcie, wyostrzymy. Bardzo dobrze. I tutaj tak to wygląda. Game & Watch Color Screen. A, właśnie. Dwie rzeczy, które już dla mnie na plus. Pierwsze opakowanie, moi drodzy. Opakowanie jest po pierwsze jest zwieszaczkiem, co jest fajne, można sobie to wyeksponować, a po drugie jest to jest folia PET cieniutka, która może służyć od razu za etui i to jest świetne, bo się nie będzie rysowało to pudełko, konsolka jest w środku bezpieczna. A w zasadzie to jest wysuwane? Nie. Tak, nasuwane. Nasuwane, moi drodzy, z jednej strony są klejone plomby. Czy to widać? Widać. Może tak, o. I jest nasuwana, co jest fajne, to jest fajne, tu mamy logo Mariana i tak dalej. Fajnie się z tym pudełkiem to etui uzupełnia, bo widzicie, to jest na folii wszystko, nie? Także to jest fajnie, fajnie, ekstra to zrobili, jest taki efekt trójwymiarowości. Druga sprawa jest taka, że nie wiem, czy to wspomniałem wcześniej, ale to jest pierwsza konsola Game & Watch z kolorowym wyświetlaczem. Jest tutaj wyświetlacz całkiem niezłej jakości. Bardzo dużo ludzi się tym zachwyca. Ja mówię, jeżeli bardzo chcecie, nagramy osobny odcinek o tym, żeby ją rozpakować, żeby się nią pobawić. No ja niestety nie mam czasu, ponieważ, moi drodzy, jest 5 rano w sobotę, więc no niestety ja muszę do pracy dalej. Ale jeżeli bardzo chcecie, to znajdziemy chwilę czasu i dla Was ten odcinek nagramy. Więc tak wygląda front, tak wygląda tył. Tutaj tak, tutaj tak, tutaj tak, tutaj tak i tutaj tak. Czyli tam, gdzie zawiódł sklep, którego nazwa nazywa się na UL, a kończy się na TIMA, uratowało sytuację MediaMarkt, które nie ma problemu z dostępnością. Podejrzewam, że takiej ilości, jak oni zamówili, to tam będą jeszcze leżały na półkach długo te konsole. Ale ja chciałem mieć na premierę, ponieważ chciałem mieć na półeczce, chciałem być spokojny. I chciałem mieć to kolokwialnie mówiąc z głowy, że jest już u mnie i czeka. Tak wygląda moja kolekcja, moi drodzy. Powiedzcie mi, co o tym sądzicie. Ta konsolka ma niestety oberwany front strasznie.
Ktoś mi mówił, jak ona się nazywa. Rescue? Rescue chyba się nazywa. Więc jakby ktoś miał gdzieś dostęp, dojście i zechciał, to ja bardzo chętnie taki froncik przygarnę. Albo nawet reprodukcję, jeżeli ktoś robi. To dajcie znać w komentarzach, ja kupię taką reprodukcję i sobie ją fajnie ten odpisuję. Dzięki za ten film, króciutki dzisiaj. Wszystkiego dobrego, uważajcie na siebie i pozostańcie zdrowi. Mówił Kusok My Retro Hobby. Pa, pa, trzymajcie się.